mówiła się o tych instytucjach, że to jest wiele, że to jest dryf genetyczny, że przypadek przecież, nie? On mówi, że to wykorzystuje całą współczesną wiedzę, że to wszystko dryfuje. W Anglii przecież, tam on podaje przykład tej falebnej rewolucji, nie? Tam drobiazg decyduje o tym, że ten parlament się rozszerza, nie? Bo odwołują brata Karola i powołują Wilhelma Orlańskiego, męża córki chyba, nie? Karola tego. I to się rozszerza bardzo. A tego nie było, prawdopodobnie to nie miało miejsca. Pokazuje przypadek, kiedy w Francji powstaje pomysł maszyny parowej, nie? Coś tam się dzieje, nie było. Pokazuje znaczenie państwa przecież, nie? Nam się wydaje, że gospodarka, to cud organizacyjny, to jest liberalizm gospodarczy pełny, a mówi nie. To państwo musi być bardzo silne, nie? Panu pokazuje. Sprawne, podatki dobro. Po raz pierwszy w tym okresie, kiedy oni w parlamencie rozszerzają jakby bazę polityczną, parlament jest bardzo szeroki, od zwolenników ochrony wełny, nie? Bo to monopol chcieli mieć, bo poprzez bawełnę i inne, dochodzą jeszcze inne grupy społeczne. Tworzą bank Anglii przecież. To jest, dla mnie ta książka jest dlatego wartościowa, pokazuje, że proces organizacyjny jest bardzo skomplikowany. Zależy od wielu czynników. Bo to wydaje się połączona rzecz. Wolny rynek, gospodarka pełni swobodna i silne państwo na przykład podaje. Nie? W tym momencie parlament wie, podatki podnosi, egzekwuje, to podaje przykład tych chodzących, sprawnie robi, buduje kanały, buduje drogi, nie? I takie połączenie dziwne nam się wydawało obecnie, nie? Połączenie wolnego rynku z państwem silnym, nie? Dlatego dla mnie jest ciekawa ta książka, nie? Że ona jest taka bardzo zróżnicowana, ale dlatego jak dyskutowałem z Balcerowiczem na te książki, to on tak bardzo niechętnie do tego podchodzi. Panie profesorze, może jednak pan coś napisze, a nie, bo tam wolny rynek fajnie, ale już te silne państwo, nie, nie? A przecież tam pan pokazuje w tej książce, rola Banku Angielskiego, nie? W rozwoju przemysłu, silna. Rola króla, nie? Silnego państwa, nie? No. Te teorie, które mówią, że bez silnego państwa nie ma organizacji. Niemcy pokazują, Prusy, że silne państwo to robi, nie? Panie profesorze, to jest bardzo ciekawy zakład. Ale proszę. Ja już nie zabiorę głosu. Zastanawiam się właśnie, czy debatujemy, czy pojawiamy się. Zastanawiam się, jaką... Ulubione programy, jak byłem dzieckiem, jak wielu z państwa nie pamięta, była sonda. To był taki program, w którym dwóch panów się spotykało. Każdy z nich miał swoją... Rozmawiali o nauce, o nowych odkryciach nauki. Każdy z nich miał swoją tezę na ten temat, się kłócili. To była konwencja oczywiście. Nie wiadomo było, jakie były ich prawdziwe poglądy na ten temat, ale bardzo się spierali. Więc ja tak słucham wszystkich panów i szukam pozycji, która pozwoli mi się wyróżnić. Więc nie wiem, czy ją znalazłem, ale zaproponuję coś takiego. Ta książka sama w sobie jest oczywiście książką bardzo dobrą, tak? Jest to książka dlatego bardzo dobra, że ją napisali bardzo dobrzy ekonomiści. Znaczy, mogli rzeczywiście jest ekonomistą wybitnym, zwłaszcza w rozumieniu narzędziowym. Jest to człowiek bardzo elastyczny, w zasadzie potrafiący bardzo różnorodne narzędzia teorii ekonomii aplikować do bardzo różnych problemów w sposób taki bardzo niekonwencjonalny. Dlatego gdzieś ostatnio widziałem taką mapę, która pokazywała, czym się zajmują różni bardzo znani ekonomiści z pierwszej 20 czy z pierwszej 30 na świecie i można było sobie sprawdzić, do kogo się jest najbardziej podobnym. Ja czy w ogóle ma tę właśnie cechę, że w zasadzie on jest tak równomiernie rozłożony przez bardzo wiele różnych typów. Jest podobny w jakimś sensie do wszystkich pozostałych, ponieważ on robi bardzo wiele różnych rzeczy. No i postanowił się zająć także historią gospodarczą, można powiedzieć, tak? Jako to jeden z przykładów swojej wybitności. No i czy odniósł tu sukces, czy porażkę? Można powiedzieć, jak na laika, który wcześniej robił inne rzeczy, to odniósł nieprawdopodobnie wybitny sukces, prawda? No ale z drugiej strony, no tak jak tutaj Piotr to zaznaczył, ta książka jest też jednocześnie bardzo wtórna w takim zrozumieniu, że ona powtarza tezy, no, które się gdzieś w historii gospodarczej powielokroć już pojawiały, prawda? Ona je tylko bardzo umiejętnie opakowuje, wkłada w język współczesności, w język także atrakcyjny dla innych ekonomistów, także dlatego, że taki, który można potencjalnie przynajmniej ująć w jakieś tam narzędzia formalne. Można nazwać pewną kategorię instytucji inkluzywnymi, pewną kategorię przejawów społecznych inkluzywnymi, pewną nie. Jakoś to potem weryfikować i badać, więc ona ma także jakieś tam podłoże naukowe. No ale tutaj sam nawet widząc tą stertę, którą tutaj przyniósł tutaj Paweł, kilku książek, prawda, nie tylko już tutaj cytowanych książek, dwóch, ale także na przykład na książkę Daimonda, Strzelby, Zarazki, Maszyny, czy jakoś tak ona się nazywa, no, która ma bardzo podobne tezy, prawda? To też się zaczyna od bardzo atrakcyjnego pytania,
stawianego akurat autorowi przez, o ile pamiętam, mieszkańca Papui Nowej Gwinei, który się zapytał, dlaczego wy jesteście tacy bogaci, wy macie tak wiele, a my nie mamy nic. Zadaję to pytanie w latach 50. czy 60. autorowi. No i teraz przechodząc do tej ekonomicznej treści. Ekonomiczna treść ma niestety, bardzo mam wrażenie, silne cechy tautologiczne. To znaczy, że autorzy sobie wybrali pewną konstrukcję myślową, nazywając właśnie instytucje, szeregując je w dwie różne kategorie. Potem przyglądają się kolejnym epokom, jakimś historiom poszczególnych państw, procesom, które gdzieś tam się czy to Wielkiej Brytanii, prawda, z okresu Glorious Revolution, czy nie wiem, starożytnemu Rzymowi, w swoim apogeum za Oktawiana Augusta i później, i tak dalej, bardzo wielu różnym okresom i wielu przypadkom, i szukają tych dowodów potwierdzających tę z góry przyjętą tezę. I to niestety ta książka, mam wrażenie, bardzo silnie to piętno ze sobą nosi. No, może podam to na przykładzie starożytnego Rzymu. Oczywiście tak jest, że jest bardzo taki ładny dowód empiryczny dostarczony przez archeologów, takich naukowców, przez N, dowód fizyczny. Mianowicie w rdzeniach lodowych, które można bardzo dobrze datować, bo takie mikro opady śniegu się bardzo ładnie warstwują, można mierzyć skład powietrza, zanieczyszczeń, izotopów, które się tam odkładają. Między innymi bardzo wielu różnych, no ale między innymi można patrzeć, ile jest ołowiu w tych warstwach. Widać bardzo wyraźnie, jak rośnie między 500 rokiem przed naszą erą a rokiem zerowym. Bardzo silnie rośnie udział zanieczyszczenia ołowiu w atmosferze Ziemi. Potem on się tak stabilizuje przez mniej więcej 100-150 lat. Potem bardzo gwałtownie spada. I to się ten wykres się tak narysuje. Jednocześnie można go nałożyć na drugi wykres, który sprawdzili archeologowie. Mianowicie policzono, ile było wraków statków na Morzu Śródziemnym. No i on jest dokładnie taki sam. To mniej więcej pokazuje tak empirycznie, że jest też wiele innych, na przykład, nie wiem, szczątki zwierzęce, bardzo różnych, ceramika, bardzo wiele różnych, pokazujących aktywność gospodarczą w Imperium Rzymskim, które mniej więcej pokazują to samo, tak? To znaczy, że był pewien okres rozkwitu największej aktywności gospodarczej Imperium Rzymskiego między Augustem a, nie wiem, trzema cesarzami do Marka Aureliusza, czyli Trajanem, Antoninem Piusem i właśnie Markiem Aureliuszem, ale problem był, ale właśnie później doszło załamanie, to znaczy załamanie trzeciego stulecia. I ja bym powiedział, tam jest coś, czego autorzy nie zauważają, prawda? Oni mówią dużo o tym, co ja słyszałem jako, nie wiem, uczeń liceum, prawda, w szkole, o, nie wiem, latyfundystach, prawda, o właśnie te szukają takich przykładów ekonomicznych, o niewolnictwie, o tego typu rzeczach, które gdzieś miały stać u podłoża tego upadku ekonomicznego, gospodarczego Imperium Rzymskiego. Mi się wydaje, że akurat w przypadku Imperium Rzymskiego wyjaśnienie jest dużo prostsze. Tak naprawdę chodzi o rzecz, która udaremniła bardzo wielu krajom, bardzo często osiągnięcie prosperity trwałego, mianowicie wojny. Tak? Znaczy, jeżeli już szukamy jakiejś takiej instytucji, która miała charakter taki bardzo wymazujący, to był tak naprawdę wojna. I być może tam, gdzie tutaj dopatrujemy się stochastycznych źródeł wzrostu, bo rzeczywiście, jeżeli się tak patrzy na dane z dużej perspektywy, jest taki bardzo znany paper, który mówi, że wzrost jest prawdopodobnie zjawiskiem losowym. Tak, że nie można go odróżnić w każdym razie od zjawiska losowego w sposób rygorystyczny, bazując na danych, które mamy. To być może tym gdzieś podłożem są po prostu wojny. I mamy Stany Zjednoczone, wyjątkowe miejsce, prawda, które zostało po prostu puste, tak, do zajęcia przez kolonistów, bez wojen. Właściwie też zmonopolizowany przez bardzo krótkim czasie przez jeden kraj, który umożliwiał rozwój temu krajowi. Kiedy Europa wkroczyła w okres bez wojen, też nagle bardzo szybko się zaczęła rozwijać. Prawda? I to były dwa epizody, XIX wiek i okres powojenny po II wojnie światowej. To samo można powiedzieć wręcz o Japonii, prawda? Oczywiście okres wojny bardzo silnie się skończył trochę wcześniej, nim się rozpoczął ten szybki wzrost japoński w XIX wieku. Mianowicie szoguna Tokugawa zakończył razem z
Hideyoshi zakończył okres bardzo okropnych wojen, 300-letni okres wojen w Japonii. Był ten okres monopolizacji władzy, no ale później on tak naprawdę przygotował grunt pod bardzo szybki wzrost gospodarczy w Japonii w XIX wieku. I tak dalej, więc można powiedzieć paradoksalnie postawić jedną tezę, że to wszystko przez wojny i okresy pokoju, tak? Szukać jakiejś instytucji. Więc ja się obawiam i to najbardziej się boję zawsze w tego typu narracjach, czy my szukając nadmiernie racjonalizacji, nie kategoryzujemy jakoś naszych pojęć, naszego sposobu myślenia w sposób trochę samopotwierdzający się. Tak? A może, ponieważ wzrost jest tak, wzrost gospodarczy i prosperity jest tak wyjątkowy, tak? To właśnie to wyjaśnienie czysto losowe jest wyjaśnieniem najlepszym, które tutaj jeszcze Pan przywoływał. Dlatego, że powszechnie nigdzie na świecie wzrostu i powszechnego dobrobytu dla tego przypływu, który wynosi wszystkie łodzie, praktycznie nigdy, nigdzie nie było. To są pojedyncze kraje, pojedyncze przypadki, pojedyncze regiony, które właśnie w okresach długiego pokoju, po okresie racjonalnej rewolucji, czyli takiej właśnie pojawienia się w ogóle, też być może zupełnie przypadkowo, sposobu myślenia o charakterze naukowym, wcześniej te okresy pokoju, jak na przykład za Rzymu, nie były dostatecznie, nie miały dostatecznego gruntu. Chociaż jest taka książka, która mówi, że mogła być rewolucja, która właśnie się nie wydarzyła przez Rzym. Mianowicie rewolucja helenistyczna. Że helenizm był pierwszym momentem, kiedy helenizm jest to taki, bo to jest może mniej znane, to jest taki okres późnej historii świata greckiego, w którym no, między innymi żył Archimedes, tak, jako to jeden z takich elementów, ale nie tylko, także na przykład Ptolemeusz, prawda, to jest wszyscy ludzie, którzy gromadzili wiedzę i wiele rzeczy, które później myśmy w średniowieczu odkrywali na nowo, powstało, tak, czy zostało zgromadzone. I tam jest taki autor, który twierdzi, że to jest na granicy. Skończymy. I teraz ja bym powiedział tak, że dla mnie samego wzrost jest prawdopodobnie przypadkiem, który dotknął nieliczne kraje, dlatego, że skończyły się wojny i dlatego, że te wojny skończyły się w okresie, kiedy już istniała przypadkowo stworzona przypadkowo stworzony racjonalny sposób patrzenia na świat. Wszystkie poprzednie okresy nie miały tego szczęścia, dlatego, że tego racjonalnego sposobu nie było. A to, czy tam był więcej państwa, czy mniej państwa, czy więcej takiego, czy innego sposobu zarządzania, moim zdaniem jest całkowicie wtórne i w drugiej mierze jest za krótko tego czasu, żeby to ocenić. Może się okazać za 300 lat, że zobaczymy kraj autorytarnym, który osiągnął to samo, prawda? To ja bym jednak wrócił mimo wszystko do tych instytucji, pomimo Twoich wątpliwości, i zadał Wam następne pytanie, tym razem przechodząc do Polski. Tym razem, jak obejrzeliśmy mapę po ostatnich wyborach, nie pojawiły się na niej granice zaborów z jakichś tajemniczych powodów, przynajmniej na tej, która ostatnio się ukazała, ale na większości poprzednich map wyborczych dawało się zidentyfikować te granice zaborów. W związku z tym pytanie, czy doświadczenie zaborów, czy dziedzictwo zaborów przyniosło nam różne instytucje i czy te różne instytucje mogą być jakimś istotnym dziedzictwem teraz i w przyszłości? Adam, co o tym sądzisz? Ja bym chciał, jeżeli już mówimy o polskim przypadku, bym chciał powiedzieć tutaj, że oczywiście możemy myśleć, że wzrost gospodarczy jest przypadkowy, ale jest to dla takiego kraju jak Polska niesłychanie pesymistyczne, bo to w zasadzie oznacza, że niewiele z tym możemy zrobić w krótkiej mecie, czy wydającej się przewidzieć w perspektywie życia jednego czy dwóch pokoleń. I też elity krajów zapóźnionych, w tym elity polskie, z reguły odrzucały taki pogląd. To znaczy z reguły uważano, że i to jest typowe zarówno dla Polski kiedyś, jak i dla Polski dzisiaj, myślę w dużym stopniu i dla wielu innych krajów. Z reguły uważano, że kraje zacofane są w jakiś sposób, mają jakiegoś powodu różnie definiowany, bardzo pewien deficyt społeczny. Tak? Mają złą strukturę gospodarczą, mają złą strukturę społeczną, mają normy, które nie sprzyjają rozwojowi kulturowe i że potrzebny jest impuls, który te kraje wyrwie z letargu, tak? Wyrwie z takiego pułapki nieinnowacyjności, stagnacji, zacofania, to różnie możemy to nazwać. Teraz historia Polski od XVIII wieku przynajmniej jest historią kilku kolejnych takich prób podejmowanych, bardzo często niesprzyjających, to trzeba powiedzieć z góry, rozgrzeszając trochę naszych przodków, którzy mieli dobre chęci i byli często bardzo
dobrymi ludźmi, tak? W tym sensie kompetentnymi pracownikami itd. No dobrze, może nie wszyscy, ale wielu z nich było. I nie wypada, że zmarłem bardzo źle. I takich prób mieliśmy w historii kilka. Mieliśmy taką próbę w okresie Królestwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Mieliśmy taką próbę w okresie Królestwa Kongresowego. Mieliśmy taką próbę w okresie międzywojennym. Mieliśmy epizod rozwoju, powiedziałbym, samoczynnego, jeżeli można tak powiedzieć, kapitalistycznego w drugiej połowie XIX wieku, po chyba jedynym w polskiej historii, prawda? Takiego nieindukowanego rozwoju. Proszę mnie poprawić, jeżeli coś w historii ostatniej, tak? Powiedzmy ostatnich 200 lat. Więc to było typowe dla polskich elit w ogóle, i dla etosu polskiego inteligenta, i typowe dla etosu, powiedziałbym, inteligenta czy elity krajów zacofanych. Znaczy myślenie, że my mamy misję, my jako grupa elity, my, tą misją jest wyrwanie naszych ziomków z zacofania, podniesienie naszego kraju na wyższy poziom rozwoju, sprawienie, żeby był silniejszy, nowocześniejszy, żeby nie najeżdżali nas, przestali nas w końcu najeżdżać nieszczęśni sąsiedzi. To jest bardzo typowe myślenie, tak? To jest typowe myślenie dla Ugandyjczyków, dla Polaków, dla bardzo wielu różnych społeczeństw. I teraz typową reakcją takiego inteligenta, to jest, o której ja piszę, było taką postawą, było próba, no, oczywiście trzeba tą operację przeprowadzić w oparciu o coś, tak? O jakieś narzędzia. Jakie mamy narzędzia? Mieszkamy w tych naszych biednych wioskach, no nie mamy pieniędzy, nie mamy armii, nie mamy niczego. Tak? No jednak coś musi, mamy władzę przypadkowo w mniejszym i większym stopniu. I teraz oczywiście naturalną próbą, naturalną drogą, nie ufamy burżuazji, bo jest na przykład nie nasza, obo jej nie ma, nie ufamy kapitałowi, bo jest obcy najczęściej i też go nie ma w zasadzie, naprawdę, znaczy jest go mało. Nie ufamy obcym w ogóle, bo obcy nas gnębili przez stulecia. I od nich się chcemy wyemancypować. Więc trzeba to zrobić własnymi siłami i trzeba to zrobić, no, w jaki sposób? No, drogą mobilizacji, prawda? Tutaj przed chwilą pan prezes mówił o instytucjach, o silnym państwie. No to jest właśnie klasyczna droga, no, nic nie mamy poza tym państwem. Państwo zdobyliśmy, wywalczyliśmy ciężko, nie wiem, wywalczyliśmy pod Warszawą z bolszewikami, wywalczyliśmy w 89 roku przy urnie, nie wiem, że wywalczyliśmy, poświęcaliśmy się, krwawiliśmy, zabijali nas, zamykali do więzienia, w końcu wygraliśmy, mamy to państwo i państwo jest w opłakanym stanie, tak? Ludzie żyją w nędzy, są biedni, wyjeżdżają za chlebem za granicę, to jest upokarzające, nie możemy na to patrzeć, trzeba coś z tym zrobić. Tak? Jeszcze to PKW do tego. Słucham? Jeszcze PKW do tego. Tak, to jest ostatni spasma. Oczywiście przerysowuję trochę tę sytuację, ale jeżeli poczytali państwo te teksty i to, co ludzie mówią, te emocje, które towarzyszyły procesowi, właśnie próbą modernizacji, to okazuje się, że one są na pewnym wspólnym poziomie jakoś podobne. I to jest jeden z moich problemów, jaki mam, ja jeszcze nie odpowiadam na pytanie, zaraz dojdę. Tylko, to jest jeden z problemów, który mam z tą książką, to znaczy mam wrażenie, że ona zakłada, że przy odpowiednim ustawieniu, jeżeli można powiedzieć, instytucji społecznych, rozwój dokona się samoczynnie. I to nie jest przypadek, z którym ja się zetknąłem, tak? To znaczy te kraje, którym ja się zajmowałem, to są kraje, w których rozwój się nigdy nie dokonuje samoczynnie. No niby one i dominujące poczucie takiego intelektualisty. Jakie to kraje pan był? No tutaj tych krajów... Ale o których pan mówi, że nie dokonał? Słucham? O których pan mówi, że nie dokonał? Te, z którymi pan się zetknął? Te, o których ja pisałem. No to tutaj Polska na przykład, tak? Ma pan... Rosję sowiecką. Rosję. I to było Japonię, prawda? Znaczy Chiny w czasach Republiki. Jest i takich przykładów dużo, tak? Znaczy, i towarzyszyło im z reguły przekonanie tych elit właśnie miejscowych, że mają mało czasu, że my się musimy szybko zmodernizować, bo inaczej napadną nas na przykład sąsiedzi. Tak? To jest Polska międzywojenna. My musimy wybudować centralny okręg przemysłowy, dlatego musimy to zrobić, musimy to państwo zrobić, tak? Bo nikt inny tego nie zrobi. Kapitału innego poza państwowym nie ma, a sąsiedzi się zbroją. Więc my musimy zabić, uwiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i dokonać modernizacji społecznej także, bo to był ważny element tego programu, a także militarnej. Prawda?
dźwignią tego, wehikułem, jaki się zwykle sięgano. Ja nie chcę tego oceniać, bo to jest, ta książka, którą napisałem, jest o tym, że to się nie udawało generalnie. Jest zwykle państwo. Natomiast powszechne było w tych elitach przekonanie, że będzie pozostawienie wszystkiego własnemu losowi, uwolnienie gospodarki, otwarcie, ustanowienie dobrych, że nie zadziała. Nie zadziała, że kapitalizm, wolny rynek pracuje dla nich tam, w bogatych krajach. To dla nich jest dobre. Dla nas, na naszej wsi nie, niekoniecznie. Więc, i my musimy to zrobić szybko, my musimy nadganiać. I teraz wracając do dziedzictwa zaborów, mi się wydaje, że ono jest bardzo, bardzo widoczne w, nie tylko w mapach wyborczych, nie tylko w architekturze, nie tylko w tej, na pewno też wszyscy znają sieci połączeń kolejowych, gdzie te granice są do dzisiaj widoczne, chociaż zdaje się, że zostały przetrzebione połączenia kolejowe już wszędzie, więc te równamy do pewnej stałej cywilizacyjnej. Słucham? Zanikają. Tak. Znaczy równamy do pewnej polskiej stałej cywilizacyjnej. I to jest, więc to jest oczywiście widoczne, mam wrażenie, w takich instytucjach, znaczy myślę, że czemu nazwałby to instytucjami, a w takich kwestiach, które są trudno uchwytne, które się dziedziczy, tak? Stosunek do władzy, mechanizm działania administracji, podejście urzędnika do petenta. Nie. Na pewno takich przykładów można podać znacznie więcej. No ale że to jest coś, co jest nadal obecne i co jakoś w naszym losie widać. I muszę powiedzieć na zakończenie, ponieważ Państwu wybaczycie, ja muszę wyjść w tej chwili niestety, jeszcze powiem jedno zdanie. Ja nie jestem wielkim optymistą, jeżeli chodzi o nasze perspektywy rozwojowe. To znaczy, to bardzo dobrze widać na wykresie, który Piotrek narysował kiedyś. To wykres wszystko mówi. Znaczy, myśmy sukcesywnie dochodzili do pewnego pułapu, jeżeli liczymy PKB rozwojowe. No, kilka kopii, to może parokrotnie w historii niedawnośmy do tego dochodzili. I zawsze potem coś się psuło. Z reguły się słucham. Jakiś fatalizm. Ale właśnie, to osoba chce się tłumaczyć. Historycy używają czasami takiego terminu długie trwanie. Tak? I myślę, że używają długie trwanie instytucji, pewnych norm społecznych, reguł współpracy, reguł prowadzenia biznesu, myślenia o gospodarce, które powoduje, że pewne kraje są innowacyjne, a inne nie są. A wiecie, dlaczego to tłumaczy? Dlatego, że jest dużo więcej ciągów, w którym występują serie niż ciągów czysto losowych. Okej, dobrze. Także, natomiast to, co też wynika z tego wykresu i co jest jakoś optymistyczne, to jest to, że my jesteśmy dzisiaj, teraz w momencie, w którym o tym rozmawiamy, w szczytowym punkcie kolejnego cyklu. Prawda? W szczytowym. Więc jeżeli uda się go nam przekroczyć, to być może jakieś, no możemy powiedzieć, długie trwanie, albo jak pan użył słowa fatum, nasze historyczne zostanie w końcu przełamane, bo zdarzały się kraje, którym się to udawało. Mój pesymizm wynika z tego, że kraje, którym się to udawało, robiły to za drogą świadomego wysiłku skoncentrowanego. A nie ciepłej wody w kranie. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam za to, że nie.